8 czerwca wspominamy błogosławioną Dianę, dziewicę. Diana Andalo była córką zamożnego obywatela Bolonii. Rychło zetknęła się z pierwszymi dominikankami. Być może wpłynęła na swojego dziadka, Piotra z Lovello, by ułatwił im osiedlenie się w jej rodzinnym mieście. W roku 1219 spotkała się ze świętym Dominikiem Guzmanem, poddała się jego kierownictwu duchowemu i na jego ręce złożyła profesję. Chodziło tu zapewne o ślub wstąpienia do zakonu. Zamiary te jednak natrafiły na przeszkody. Rodzina siłą zabraniała Dianie życia zakonnego, a miejscowy biskup nie chciał się zgodzić na założenie w mieście nowego klasztoru. Dopiero w roku 1223 za rządów następnego generała zakonu, błogosławionego Jordana z Saksonii, Diana doczekała się spełnienia pragnień i wraz z kilkoma towarzyszkami oraz zakonnicami przybyłymi z Rzymu założyła nowy dom zakonny. Do dziś zachowały się listy błogosławionego Jordana z Saksonii do błogosławionej Diany dotyczące kierownictwa duchowego. Są one pomnikiem pierwotnej duchowości dominikańskiej. Diana zmarła w opinii świętości w roku 1236. Jej kult został zatwierdzony 8 sierpnia 1888 roku przez papieża Leona XIII. Wspomnienie obejmuje zazwyczaj dwie inne zakonnice ze założonego przez Dianę klasztoru, Cecylię i Ametę. W ikonografii błogosławiona Diana przedstawiana jest w habicie dominikanki z lilią w ręku i z modelem kościoła. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Diany, dziewicy, udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.